Powódki tłumaczyły, że w dniu, gdy przyszły na otwarcie pracowni RTG, miały wolne. Przyznały też, że wzięły udział w legalnej akcji związkowej o charakterze protestacyjnym. Jak twierdziły obie pielęgniarki, nie wykonywały żadnych czynności, które mogłyby być odebrane jako wykraczające poza dyscyplinę pracy. Innego zdania było jednak szefostwo RCZ-u, które ukarało naganą dwie pracownice. Sąd stwierdził, że nałożenie kar na obie panie było zasadne. Zdaniem sądu cała akcja protestacyjna, która była organizowana w trakcie tej uroczystości, została przeprowadzona z naruszeniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, albowiem została przeprowadzona bez zgody pracodawcy, a ponadto w trakcie tej akcji głoszono, publikowano hasła, które nie odzwierciedlały haseł głoszonych w trakcie sporu zbiorowego trwającego w zakładzie pracy. Ponadto sąd stwierdził, że związki zawodowe, do których należą ukarane, nie mogą bez zgody zakładu pracy wywieszać flag i transparentów, a także organizować pikiety na terenie zakładu pracy. Zdaniem sądu niedopuszczalne było również wystawienie transparentu, zwolnić prezesa, bowiem to wykracza poza przedmiot sporu zbiorowego. Kino Muza w Lubinie zaprasza na film Hobbit Pustkowie Smauga. Do wyboru trzy wersje, 3D z dubbingiem, 3D z napisami oraz 2D z napisami. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu. 27 grudnia, 16 stycznia. Zapraszamy do Kina Muza w Lubinie. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.